Cześć, witam Was bardzo ciepło, serdecznie. Ciepło, mimo tego, że mamy dzisiaj 27 dzień października już, czyli prawie listopad, ale fajnie, chyba ostatni taki ciepły weekend w tym roku. Ja oczywiście w lesie, mamy niedzielę. Jestem znowu w okolicach Szczepanowa, koło Środy Śląskiej. No może trochę nuda, ale wiem, że teraz przez kilka miesięcy będziemy tęsknić za tymi grzybami i być może dzisiaj ostatnie takie fajne, typowe wyjście na grzyby. Są piękne zamszowe podgrzybki brunatne. Nie mogę się oprzeć, żeby wam je pokazać. Potem idę zobaczyć, czy wyrosło więcej boczniaków i może zrobimy przepis na boczniaki a la śledziki. A póki co zapraszam na wspaniały, relaksujący spacer po lesie. Chodźcie ze mną. Sami patrzcie, dopiero co weszłam do lasu i już fajne zamszowe, idealnie zamszowe po prostu podgrzybki brunatne. Ostatnio przepyszny sosik z nich robiłam. I rosną, najlepsze rosną. Patrzcie, jak się cudownie ukrywają. Jak na październik mamy ogromną suszę. Po prostu to jest jeden z bardziej chyba suchych październików, jakie pamiętam, ale tutaj w tych mchach mimo wszystko utrzymuje się trochę wilgoci, dzięki czemu mamy piękne, wspaniałe podgrzybki. Perfekcja w każdym calu. Idealne, słoiczkowe, a ostatnio robiłam właśnie też marynowane. I sosik. Wyjątkowo urodziwe są te podgrzybki dzisiaj. Chyba najładniejsze z wszystkich tegorocznych wyjść. A w tym roku przygoda podgrzybkowa zaczęła się dosyć późno. Wcześniej głównie borowiki usiatkowane, potem era borowików szlachetnych, oczywiście pełno wynalazków w międzyczasie, a podgrzybki na koniec sezonu. Piękne, zamszowe, idealne. No prawie toćka w toćkę. Podobne te grzybobrania to dzisiejsze i to sprzed tygodnia, to samo miejsce, podobne grzyby, ale generalnie tak śliczne i myślę, że to już pożegnanie, to może być po prostu ostatnie takie typowe grzybobranie, chociaż może uda mi się jeszcze wyskoczyć gdzieś tam raz w Bory Dolnośląskie albo w okolice Milicza na takie normalne grzyby typu podgrzybki właśnie czy kanie. Teraz jestem na Kaniowej Łące i są piękne, dorodne kanie. Te, które nazbierałam ostatnio, nie nadawały się do jedzenia, wszystkie były robaczywe. Może dzisiaj będzie trochę więcej szczęścia. Myślałam też, że będzie więcej boczniaków niż było ostatnio, ale wręcz przeciwnie, jest mniej. No cóż, ale i tak fajnie się przejść. Już Wam pokazuję te śliczne kanie. No i patrzcie, jakie te czubajki kanie tłuściutkie są po prostu. Ho, ho. No, sprawiają bardzo przyzwoite wrażenie. Mogą być jeszcze w bardzo dobrej formie. Nie, tutaj już podeschnięte, ale tamte naprawdę wypasione.
czy nie warto się przejść do lasu na spacer, po prostu jak takie cudeńka jeszcze można pooglądać i czy nie warto jeszcze raz zobaczyć taki filmik, kiedy teraz na 5 miesięcy będziemy się przerzucać do lasów łęgowych, poszukiwać jakichś obumarłych drzew za uszakami bzowymi, płomiennicami zimowymi i jakimiś innymi galaretnicami, innymi wynalazkami. No warto, słuchajcie, warto. No, wiem, że filmik przypomina bardzo ten ostatni, ale mimo wszystko nie mogę się powstrzymać i muszę wam to pokazać. No to patrzcie na to. No szaleństwo. Co za idealny zamszcz, co za satyna podgrzybkowa. Ale on ma towarzystwo. Co jeden to ładniejszy. Tutaj przy pniaczku sosnowym jakieś prześliczne małe grzybeczki, pewnie jakieś grzybówki. Grzybówki to raczej na drewnie drzew liściastych spotykamy jakieś ciekawe. Na przykład zajrzyjcie na ostatni filmik o grzybówce złototrzonowej, po prostu bajka. Oczywiście ona rośnie na drewnie bukowym. Natomiast tutaj w tym niepozornym monokulturkowym lesie sosnowym też takie ładne cudeńka się trafiają. Ale nie wiem, jaka to jest dokładnie grzybówka i czy w ogóle, ale podejrzewam, że jedna z wielu grzybówek. Już mnie powoli dopadają takie smutki końcowo-sezonowe, klimat końca. Być może to ostatni taki piękny weekend, za tydzień już 9 stopni. Co więcej, dzisiaj w nocy zmieniliśmy czas, więc jest godzina w 2:30 i już jest taki klimat końca dnia, powiem wam. Naprawdę o 4:00 to już trzeba się zwijać z lasu. Gdzie te grzybobrania letnie, kiedy gdzieś tam z gór się zwijałam do auta o 9:00 wieczorem, o 10:00 wieczorem i wracałam o północy. No nic z tych rzeczy. Na pewno plusem jest to, że człowiek o przyzwoitej godzinie będzie w domu, będzie można poogarniać te grzyby, życie, przetwory jakieś ewentualnie, jakieś filmiki. Ale troszeczkę smutno, że kończy się ten sezon. No oczywiście teraz się i tak będzie wiele działo w lesie, ale przyjdzie nam poczekać ładnych parę miesięcy na coś cudownego znowu. O, proszę, ktoś mnie tutaj wyprzedził, znalazł prawdziwka. Ja dzisiaj żadnego prawdziwka nie znalazłam. Świeże ścinki. Natomiast ostatnio dużo gadałam o tym, czy wykręcać, czy wycinać. Nie ma różnicy, można wykręcać i wycinać, ale jak wykręcacie, to zasypujcie taką dziurę, żeby grzybnia nie wysychała. Z innymi grzybami to już bida, ale tutaj na przykład zobaczcie taki malusieńki grzybek. To jest spinka pomarańczowa. Zawsze się śmieję, bo zapominam oczywiście co roku, jaką się nazywa i najpierw myślę, że szpilka. Wrzucam w internet wyszukiwanie, żeby potwierdzić tą nazwę. Wyskakują oczywiście śmieszne obrazki szpilek, a potem spinek różnych do włosów, ale jest taki grzybek właśnie, co się nazywa spinka pomarańczowa. Wydaje mi się, że na moim kanale jest filmik o nim, że kiedyś nagrywałam. Na chwilę przeniosłam się do takiego bardziej liściastego fragmentu lasu. Mam nadzieję, że trafię jeszcze na jakieś boczniaki ostrygowate, na jakimś powalonym pniu, na pniaku albo na powalonej kłodzie. A póki co gąsówki fioletowawe, grzyby, które też tydzień temu wam pokazywałam, ale już całkowicie stare, już nawet powysypywały zarodniki. Jak one są młode, to mają bardzo intensywny fioletowy spód kapelusza i taki blado-fioletowy wierzch, a tutaj już
zbledły nawet na spodzie. Jeszcze tylko trzony mają takie fajnie fioletowe. Już tak powoli trzeba robić w tył zwrot, bo 15:25, czyli już prawie noc po zmianie czasu, a do auta jeszcze z godzinka drogi. No, klimat końca, ale słuchajcie, warto było wyjść po prostu dla tego widoku. Tych idealnych, satynowych, zamszowych, okrąglutkich, beczułkowatych, krągłych, mniamuśnych, cudownych podgrzybów brunatnych według nowego nazewnictwa rekomendowanego. Ktoś ostatnio pisał w komentarzu, że ja coś mam z tymi podgrzybkami chyba i faktycznie ja coś z nimi mam. Po prostu strasznie mi się podobają, strasznie je przeżywam, strasznie czekam na ten czas i nie chodzi w ogóle o smak, bo to nie są moje ulubione, jak chodzi o smak grzyby. O wiele bardziej wolę na przykład boczniaki, które udało mi się dzisiaj też nazbierać. Czy na pierwszym miejscu nie będę oryginalna, u mnie są borowiki szlachetne, kocham też boczniaki, uwielbiam muchomory czerwieniejące i maślaki też są pyszne. Podgrzybki też są wspaniałe, ale jakoś tak wizualnie, wzrokowo to bym je po prostu pożerała i niezwykle się cieszę z dzisiejszego jeszcze z nimi spotkania. Jeszcze może coś trafię, na coś trafię w drodze do auta, ale i tak już jestem super zadowolona. Nie wiem jeszcze, co z nich zrobię. Pewnie będę robić jakiś sosik, a boczniaki smażyć po prostu. Myślałam, że zrobię te boczniaki a la śledziki, że zrobię wam przepis, ale no nie ma z czego, nie ukrywajmy. Ale parę takich smażonych z patelenki, z sosem sojowym, z lulką, pieprzem, to będzie coś. Ach. Za nami niestety potwornie suchy październik, wyjątkowo suchy jak na październik. Nie pamiętam, u mnie nie padało ze 3 tygodnie już chyba tutaj w okolicach Wrocławia, więc tym bardziej cieszę się, że można trafić jeszcze na takie młode, świeże, jędrne, wspaniałe grzyby, jak te dzisiejsze podgrzybki brunatne. A jak popada, no to pewnie już będzie po tym, po tych, że tak powiem, normalnych, tych najbardziej poszukiwanych grzybach, ale za to zacznie się fajnie dziać na pieńkach, pniakach, kłodach, jakichś gałązkach, będzie można poszaleć z aparatem, może będzie jeszcze fajna pogoda. Też ważnym momentem w roku jest zawsze dla mnie znalezienie pierwszej płomiennicy zimowej. Zapraszam na filmiki o płomiennicy, a jak wam się nie chce szukać, to a będziecie mnie jeszcze odwiedzać, to nie bójcie żaby, na pewno jeszcze nie jedną płomiennicę zimową wam pokażę, bo w zimie uwielbiam zbierać te grzyby, uwielbiam coś z nich robić. Są pyszne, zdrowe, wspaniałe i fotogeniczne, więc na pewno płomiennicy zimowej poświęcę sporo filmików również i w tym roku. A póki co ostatnie tutaj kroki po tym jesiennym lesie, jeszcze z tymi typowymi jesiennymi grzybami, jak te dzisiejsze piękne podgrzybeczki brunatne. Na facebookowe grupy często wrzucają fotki takich ciasteczek czy cukierków, co robią ludzie w kształcie grzybków, i one wszystkie wyglądają właśnie jak takie idealne, równiutkie podgrzybeczki. I tutaj te dzisiejsze, no sami spójrzcie, jak one po prostu. 15:34, a światło takie jak latem o 21:00. Ojejciu, trzeba się z tym godzić. No i co, rok w rok to samo, człowiek chodzi w te same miejsca, przeżywa te same rzeczy. Dzisiaj na przykład przeżywam właśnie to przesunięcie czasu, to, że jest ciemno, klimat końca, klimat przemijania, potem znowu będę przeżywać tego pierwszego przebiśniega, pierwszego tulipana, pierwszą naparstniczkę, pierwszy wyjazd do Szklar, pierwszy wyjazd w Góry Sowie, pierwsze borowiki usiadkowane, pierwsze borowiki sosnowe, ale ja słuchajcie, naprawdę za każdym razem przeżywam to, jakbym to przeżywała pierwszy raz. Dajcie znaka w komentarzach, czy macie podobnie, czy mimo tego, że to wszystko jest takie powtarzalne,
tak dobrze znane, to jednak za każdym razem jakby nowe. Na podsumowania roku oczywiście jeszcze przyjdzie odpowiednia pora, może gdzieś tam w okolicy Sylwestra razem z życzeniami na nowy rok, ale już oczywiście przychodzą mi jakieś takie całoroczne podsumowania do głowy, na przykład, że wiele fajnych grzybów udało mi się spotkać w tym roku, też takich, które pierwszy raz widziałam, pokazać Wam u siebie na kanale, ale też niektórych rzeczy niestety nie udało mi się zrealizować, ale mam nadzieję, że będzie ku temu dobra okazja jeszcze w przyszłym roku. No znowu udało mi się zrobić trochę szkoleń za mną, intensywny tydzień, w tym tygodniu miałam szkolenie zarówno dla dużego działu, dużej firmy, jak i szkolenie takie indywidualne, rodzinne. Też fajnie, mam nadzieję, że uda mi się wystartować z tymi szkoleniami jakoś tak bardziej na poważnie, bo dosyć często zwracacie się do mnie z pytaniami o to, czy robię jakieś spacery mykologiczne. Fajnie byłoby to jakoś rozwinąć, ale też fajnie, bo właśnie pytałam się, skąd na przykład ci Państwo, którzy wczoraj u mnie sobie zamówili szkolenie, dowiedzieli się o mnie, to okazało się, że polecił ich im jakiś pan leśnik, więc świetnie, naprawdę świetnie. Cieszę się, że te moje filmiki roznoszą się i że są zauważane i jakoś doceniane i jakoś potrzebne. Także bardzo fajnie. Bardzo fajna niespodzianka na koniec tego wyjścia. Zaraz Wam pokażę, ale właśnie tak fajnie, taka kropka nad i, bo sobie właśnie szłam i bardzo ciepło myślałam o tym lesie. Myślałam o tym, że jak tutaj pierwszy raz dotarłam w tym roku po powrocie z tego niesamowitego Podkarpacia, dzikiego, zamglonego, cudownego, z cudownymi grzybami, cudownymi przeżyciami, to tutaj ten las wydawał mi się taki bidny, taki marny, taki nieciekawy, ale ja jednak, słuchajcie, kocham ten las. No nie wiem, nic na to nie poradzę. Mimo tego, że jest to zwykła sosnowa monokultura, co roku, od kiedy go odkryłam, ciągnie mnie tu i o tej porze roku po prostu chcę być tutaj. Nie chcę być w żadnych górach, w żadnych niesamowitych drzewach liściastych, tylko po prostu tutaj w Szczepanowie koło Środy Śląskiej i snując sobie te myśli, las podarował mi wspaniały prezencik, a zaraz Wam pokazuję jaki. A mianowicie taki pierwszy dzisiejszy borowik szlachetny, prawdziwek, który będzie cudowną kropką nad i uzupełnieniem mojego milusiego koszyczka jesiennego. Troszkę robaczywy, ale coś tam się wykroi z kapelusza. Także super, a i tak się cieszę po prostu z tej niespodzianki, która idealnie się komponowała z moimi myślami o tym lesie.